Do tej pory wszystkie informacje o korkach, ostrzeżeniach pogodowych można było zobaczyć na aplikacji, którą przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Nazywa się ona RSO. Podobny system ruszył również w gminie Łomża i niebawem ma uruchomić się również w samym mieście Łomża. Jest to fajna, przydatna aplikacja, bądź też powiadomienie SMS. Dzisiaj temu tematowi przyjrzymy się dokładniej. Co sądzi Pani o pomyśle dostawania na komórkę informacji o zagrożeniach na drodze, o informacji pogodowych? Jaka pogoda będzie w mieście? No nie wiem, chyba dobry pomysł, wydaje mi się. No, jak ktoś ma gdzieś zamiar gdzieś wyjechać, to lepiej dostać informacje, czy warto gdzieś. No nie wiem, ja ogólnie mało jeżdżę, więc nie wiem. Ale chyba tak, fajnie dostać. Nie może w trakcie podróży, ale przed wyjazdem, tak, bo to jednak. A jeżeli chodzi o samą Łomżę, o korkach, wypadkach, które się zdarzają, ewentualnie o gołoledzi albo ostrym słońcu, które będzie następnego dnia. Tak, to dobra. Fana, czyli propozycja na ten, no myślę, że tak. Dobra inicjatywa, fajna sprawa, bardzo przydatna na pewno. Szybciej z komórki niż z internetu. Tak jest. Bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że niedługo zaczynają się Mazury, także się przyda. Myślę, że bardzo fajna sprawa, ułatwi życie ludziom tutaj w Łomży. No na telefon, dlaczego nie? Dlaczego nie? To wcale nie głupi pomysł. Chociaż ja akurat tak mało z tego korzystam. Ja nie jestem typem komórkowca, tak jak młodzież, ale to by wcale nie było złe. No, nie wiem, może i dobry pomysł. Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Zachęcamy też, żeby jak najwięcej osób się tutaj do tego systemu logowało. Każde przedsięwzięcie, które wymiernie podnosi bezpieczeństwo na terenie danego obszaru, jest przez nas bardzo, bardzo dobrze oceniane. Stąd nasza inicjatywa, aby przyłączyć się do tego systemu, z niego korzystać i za jego pośrednictwem przekazywać komunikaty jako Komenda Miejska Policji w Łomży. Jakie komunikaty możecie przekazywać? Zaczynając od takich alarmowych, o pewnego rodzaju utrudnieniach, o poważniejszych zdarzeniach, które generują jakieś na przykład utrudnienia na drodze, po treści profilaktyczne, po informacji o prowadzonych przez nas działaniach. Bo pamiętajmy o tym, że nasze działania przede wszystkim mają taki cel, aby zapobiegać pewnego rodzaju zdarzeniom, przestępstwom, wykroczeniom. Prowadziliśmy innowacyjne rozwiązanie informowania mieszkańców. Dla nas najważniejsze jest jak najszybciej poinformować mieszkańców o tym, co powinno być dla nich ważne. System działał od około 2 miesięcy. Mamy w tej chwili już bardzo dużo liczbę zgłoszeń, bo w pierwszych tygodniach to było ponad 100 abonentów, a teraz jest prawie 300. Stale, co tydzień przybywają nowi. Bardzo zachęcamy mieszkańców, żeby dopisywali się do tego systemu, ponieważ zwiększamy także ilość usług. Czy system jest bezpłatny? Tak, dla mieszkańców system jest bezpłatny. Wystarczy tylko wybrać jedną z dróg rejestracji. Pierwsza to jest rejestracja przez stronę internetową. Zapraszamy na gminalomza.pl i tam w odpowiedniej zakładce już bardzo łatwo dotrzemy do linku do rejestracji i to jest bezpłatne. Drugi sposób rejestracji wymaga od nas wysłania SMS-a płatnego. Tak jak normalnie kosztują SMS-y. Jakie informacje wysyłacie mieszkańcom? Do tej pory już wysyłaliśmy ważne informacje dla rolników, dotyczących akcyzy, dotyczących innych informacji związanych z działalnością rolniczą, ale też informujemy o tym, że nie będzie prądu w danej miejscowości i poinformujemy na jaki czas, prawda? Jeśli zdarzy nam się awaria w wodociągu, to poinformujemy, kiedy będzie usunięta, więc to mają być informacje dla naszych mieszkańców, czy one będą płynęły od nas z urzędu, czy też będą płynęły z Centrum Zarządzania Kryzysowego z poziomu województwa, bo taką też mamy możliwość, czy będą płynęły od policji. Na jakim etapie są prace nad takim systemem w mieście Łomża? W mieście Łomża jesteśmy już po cyklu konsultacji dotyczących Smart City i w trakcie tych rozmów zdiagnozowaliśmy potrzeby, w jakim kierunku takie właśnie aplikacje, czy też informacje mają iść. My jesteśmy w tej chwili już na etapie zakupu, podpisania umowy z firmą dotyczącą właśnie zakupu alertownika. Ten alertownik dotyczy będzie zgłaszania różnych potrzeb w mieście, różnych szkód, które czy zostały wyrządzone, czy to po prostu się stały. I to będzie taka możliwość, gdzie mieszkańcy Łomży będą mogli je zgłaszać za pośrednictwem smartfona, strony internetowej w sposób bardzo prosty, w zasadzie
na podstawie dwóch kliknięć i w ślad za tym będą informowani o postępie prac, czyli naprawy tej szkody. Myślę, że to będzie wpłynie na takie utożsamianie się z tym dobrem miejskim, z którego wszyscy korzystamy. Czy w tym systemie będzie system ostrzegania przed złymi warunkami atmosferycznymi, korkami, wypadkami? To jest następny etap naszego projektu, bo tak naprawdę mówimy o dużym projekcie, tak zwanej na razie roboczo aplikacji miejskiej, w której będzie szereg różnych funkcjonalności, również te, o które pan pyta. Kiedy projekt ma szansę ruszyć? Ten projekt, czyli ta aplikacja miejska, która będzie zawierała wiele różnych możliwości, funkcji, będzie włączona w przyszły budżet, bo to już jest gdyby wydarzenie, czy też takie zadanie, które będzie dość pracochłonne i na pewno będzie bardzo, wiemy to już, że jest to bardzo oczekiwane przez mieszkańców. No na pewno to jest ciekawa propozycja. Ja tak rzadko, mało podróżuję, także wie. Ale w samej Łomży, jeżeli nie wiem, byłoby wiadomo, że następnego dnia będą obfite opady śniegu albo gołoleść, przydałoby się to? Pewnie tak. Myślę, że jest tyle środków, tyle źródeł, z których mogę się takich informacji dowiedzieć, że to dla mnie nie byłoby potrzebne. Ale mowa o na bieżąco, jeżeli na przykład jest wypadek czy korek, są nieprzejezdne ulice, czy to by pomogło? Być może dla kierowców takich, którzy się bardzo często przemieszczają, tak, ale ja nie widzę takiej potrzeby. W naszej ocenie taka aplikacja w XXI wieku to rzecz, która powinna być w każdym telefonie, a jeżeli nie aplikacja, to oczywiście powiadomienia SMS. To wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, a ma nam mieszkańcom po prostu ułatwić życie.